Opowiem teraz historię pewnej terapeutki z miasteczka niedaleko Sydney. Ona również medytowała i pewnego razu spróbowała głębokiego słuchania. Opowiedziała tę historię na pewnej konferencji buddyjskiej. Pewnego razu spotkała się z klientką, która przyleciała aż z USA, z Kalifornii. Cierpiała na wiele różnych zaburzeń. Depresję, stany lękowe i na dodatek chorowała na raka, zdaniem lekarzy w fazie terminalnej. Jej zdrowie psychiczne i fizyczne było w ruinie. Próbowała znaleźć terapeutę w Stanach, ale nikomu nie udało się jej pomóc. Była zdesperowana, więc kiedy usłyszała o tej terapeutce w Sydney, umówiła się na spotkanie. Była bardzo bogata, więc mogła przylecieć na terapię aż do Australii. Terapeutka opowiadała podczas tej konferencji, że znała historię tej kobiety i wiedziała, że zwykłe metody nie podziałają, więc postanowiła spróbować całkowitego słuchania. Kiedy ta kobieta weszła do gabinetu, terapeutka wyciszyła swój umysł. Żadnych myśli, żadnej wyuczonej wcześniej wiedzy. To by tylko zwiększyło szum myśli w głowie. Przez kilka minut słuchała tej kobiety. A kiedy tamta skończyła, terapeutka powiedziała i nie wie skąd te słowa przyszły, ale powiedziała jej, myślę, że powinna pani znowu zacząć grać na skrzypcach. To nie miało żadnego odniesienia do tego, co powiedziała jej ta kobieta na poziomie werbalnym. Ale zareagowała na to wybuchem płaczu i w tym momencie rozpoczęło się jej katarzis. Okazało się, że kiedy była młoda, jej matka powiedziała, że dziewczynka o jej pozycji społecznej nie powinna marnować czasu na granie na instrumentach. Mimo, że to właśnie kochała robić. Nie, powinna robić coś ważniejszego. To był początek sprawowania przez matkę kontroli nad jej życiem i powstrzymywania jej od tego, co chciała robić. I to jedno zdanie. Powinna pani znowu zacząć grać na skrzypcach. Dla tej udręczonej chorobami kobiety oznaczało uwolnienie. I pozwolenie na to, żeby mogła robić to, co chciała rozluźnić się, odrzucić kontrolę i po prostu żyć. Od tego momentu ta kobieta zaczęła zdrowieć. To był jeden z przykładów na to, że jeśli słuchasz, zamiast myśleć, to wzrasta siła twojej intuicji i możesz mówić rzeczy, które wydają się nie mieć sensu ale które przynoszą dobre skutki. Kiedy za dużo myślimy, nie słuchamy. A kiedy nie słuchamy, to nie rozumiemy i wszystko psujemy. Spróbujcie uspokoić ten myślący umysł w takim stopniu, żeby zacząć słuchać i nauczyć się tego.